Hej, cześć, siemano wam wszystkim ludzie, tutaj Tivur, witam was w kolejnym odcinku Need for Speeda. Need for Speeda, który ewidentnie stał się jakiegoś rodzaju paliwem waszego życia, a przynajmniej do takiego wniosku dochodzę czytając wasze komentarze, które nawet nie wiecie jak bardzo mnie cieszą, kiedy tylko me oczy na nie spojrzą. Albo ja na nie spojrzałem, a oczy się w ich stronę skierują. Czy to my patrzymy, czy nasze oczy? Dajcie znać, co sądzicie w komentarzach, a jednocześnie możecie też zostawić lajka. Lecimy do kolejnych zawodów. Dużo kasy do zarobienia, dużo rzeczy do rozkminienia. Dwie rzeczy, o których mi powiedzieliście. Po pierwsze, tak, nie znalazłem stacji benzynowych na mapie, ponieważ miałem włączony tryb pokazywania tylko i wyłącznie zawodów. Ale nie, da się na spokojnie pokazać wszystkie rzeczy na mapie, po prostu przełączając filtr na wszystko. Kompletnie o tym zapomniałem, nigdy nie używam tej mapy do niczego innego, tylko i wyłącznie do zawodów, dlatego zapomniałem, że mogę się przełączyć i wyznaczyć sobie trasę do stacji benzynowej. Tak więc będę o tym pamiętał, jeżeli będę tego potrzebował. Kolejna porada, żebym naprawiał auta, zanim je dostarczę w przysługach dla test, ale to już chyba aplikowałem w moich filmach, tylko nie wiem, czy widzieliście, bo mówiłem o tym dość szumnie. A po trzecie, używając zawodów mogę sobie zmienić auto w dowolnym momencie i nie jest to wielki problem. Mogę sobie wybrać na przykład tego Astona Martina, proszę, proszę, jakie ciekawe malowanie ma stokowo. Cóż, mamy zawody do przejechania, moi drodzy. Mamy tutaj nagrodę 20 tysięcy dolarów, ryzykowne, wpisowe 4 tysiące, test wytrzymałości na klasę A+. No i teraz jaki wybór? Czy chcę brać moją Hondę? Nie, no chyba chcę brać mojego Lancera. Zobaczymy, jak sobie tutaj poradzimy. Czy chcę wyzwać Harlow? Chyba chcę wyzwać Harlow. Zobaczymy. Pierwsze miejsce to jedyne, jakie mnie interesuje, dlatego zobaczymy, jak bardzo mi się to pierwsze miejsce uda wycisnąć. Mamy tutaj prosty wyścig z okrążeniami. Gramofon się nazywa, okej. Prawie zapomniałem, jak się idealnie startuje w tej grze, ale nawet, że dajemy radę. Dobra, wypalamy całe nitro, przeskakujemy biedę i ruszamy w takim razie. Ruszamy, ruszamy, bierzemy fantastycznie wszystkie zakręty, jakie nam tutaj ta gra prezentuje. Uderzamy w bandę, żeby wszystko spieprzyć na dobry początek i lecimy dalej. Dobra, zyskaliśmy lekką przewagę, aczkolwiek ta przewaga może być lekka i może być krótka, ale mam nadzieję, że jako tako nam to wszystko wyjdzie. O, wow, Justicia, co ja ci mówiłem o wpieprzaniu się we mnie, okej? Rozmawialiśmy o tym. Mam dziewczynę, okej? Nie możesz tak sobie pozwalać, ona cały czas ogląda te odcinki, Justicia. Martyna nie może się dowiedzieć o naszym związku ulicznym. Uliczne związki to dopiero brzmi jak coś poważnego. Dobra, pięknie pokonane zakręty, ale nie dostałem z rybu pełnego. I to mnie frustruje. Dobra, okej, tutaj mamy, o właśnie, zapomniałem, że ta trasa tak tutaj wygląda, ale mamy małego skróta, wydaje mi się, że uda mi się na nim zyskać chociaż troszeczkę, zmarnowałem zryw, trudno się mówi, jestem mega przed moimi przeciwnikami, 190 metrów za mną jest typiara, mam tutaj maksymalny zryw, którego nie chciałbym zmarnować, ale też mamy zakręty, które muszę pokonać jak człowiek bez odrywania się od ziemi, a ten zryw na pewno mi nie pomaga, gdyby tylko naładował się na ten długi odcinek trasy, który mnie tutaj czeka, byłoby 100 razy lepiej. Ale tutaj uwaga, o proszę, mamy to, pięknie pokonany zakręt bez utraty przyczepności. O, trochę tam utraciłem na końcu, ale to nie jest żaden problem. 200 metrów za mną jest Harlow. Harlow, która tutaj oczywiście była pretendentką do pierwszego miejsca, ale nie kiedy Tivur wkracza na salony, dziękuję bardzo. O, co za poślizg, ale okej, jest dobrze, jest dobrze. Dajemy radę, policja nawet mnie w tej chwili nie widzi, jestem w samym środku wyścigu, policja nie ma o mnie zielonego pojęcia. Dobrze, dajemy radę, bierzemy te zakręty szybciej niż pożyczkę w BNP Paribas. Ha! Jeszcze jeden zryw, okrążenie piąte z sześciu. Dobra, to zdecydowanie jest test wytrzymałości, nawet nie sądziłem, że tutaj aż tyle będzie tych cholernych okrążeń, nie wiem, nie zwróciłem uwagi na liczbę. Ale damy radę, na razie mamy taką przewagę, że nie muszę się w tej chwili w ogóle przejmować przeciwnikami, bardziej się przejmuję tym, czy nie popełnię jakiegoś błędu karygodnego. Tak jak się ludzie na maturze przejmują, że powiedzą na przykład, że Aneczka była siostrą, a nie żoną jakiegoś tam Stefana. Albo że Izabela Łęcka nie była suką do kwadratu. Wiecie, o co chodzi. Każdy, kto śledził normalnie lalkę i przeczytał książkę, dokładnie wie, o czym mowa. Łęcka była suką, nie da się tego ukryć. Jasne, Wokulski też miał troszeczkę za kożuchem, tak to się mówi, czy tam za kołnierzem, przepraszam, nie za kożuchem. A, może w sumie za całym kożuchem, jeżeli miał tam dużo, no to w sumie mogło się to liczyć jako cały kożuch. Ale nie to teraz nas interesuje. Interesuje nas płynne i fajne pokonywanie tych wszystkich zakrętów bez utraty przyczepności. Mamy metę, moi drodzy, policja przeskakuje szybciej niż klasy w podstawówce, bo nie byłem nigdy w drugiej, haha. Ale dzisiaj mam flow, dzisiaj jest dobry dzień, nie potrafię wytłumaczyć tego dlaczego, ale dzisiaj mam naprawdę dobry dzień. 17250, to lubię. Maksymalny pościg, to jest bardziej przesrany aspekt mojej obecnej sytuacji. Szczególnie, że trainer mi tutaj nie pomoże, dlatego zobaczmy, jak bardzo uda mi się uniknąć tego pościgu, będąc we mieście.
uniknąłem sobie dwóch cywili, zaczynam zasuwać do przodu, ktoś tam się chyba zamotał pomiędzy jakimiś samochodami ruchu ulicznego, ale nie jest na razie aż tak źle, Zasuwamy tymi ulicami, udało mi się w tej chwili stracić ich z oczu, albo raczej ja straciłem samego siebie z ich oczu. Czy ja mogę tutaj wjechać, czy to jest może jakaś ślepa uliczka? Nie, damy radę, dobra, okej. Tutaj sobie hopnąłem w tej chwili ekspercko, mogę wręcz rzec. I chyba się uda. Tylko żeby mi tutaj żadna glina nie przyjechała w tej chwili w te okolice. To jest ryzyko, którego jestem gotów się podjąć. Nie powinni mnie tutaj nigdzie zauważyć, absolutnie. Zaparkowałem sobie, zbieram graffiti, wyłączam silnik. Bueno. 36 tysięcy w banku, włącza silnik, mordo, i jedziemy stąd. Teraz już pozostaje nam chyba tylko i wyłącznie zlot, ponieważ jedyny wyścig, który na mapie w tej chwili się jawi, nie jest zbyt dużo wart. Tutaj mi pokazuje jakieś wyścigi, w ogóle niektóre z nich są tak tanie, że nawet mi ich nie pokazuje. Ale mamy tutaj, kurde, rozróbę na B, czy ja mam jakieś auto na B? Nie mam, nie no, mam jedno auto na... Czy ja chcę sprawdzić, jak jeździ moje autko na B w tej chwili? Wiecie co? Tak, chcę sprawdzić. Rozruba to jest wyścig, podczas którego nie spotka mnie żaden pościg policji, dlatego nie będę musiał potem używać tego całego... A nie pamiętam, co to było. McLaren? Nie, Aston Martin chyba jakiś. Nie będę musiał się zastanawiać, czy ucieknę policji w tak słabym samochodzie na piątym poziomie, a byłoby to bardzo ciężkie, dlatego cieszę się, że akurat ten wyścig był na A+, bo... No cóż, nieważne na jakim poziomie jest wyścig, jeżeli zacznie mnie ścigać policja, to policja mnie ścigać nie przestanie, póki jej nie ucieknę, albo póki oni nie zniszczą mnie. Dlatego cieszę się, że ostatecznie... Oj, ty, helikopterze. Nie, dobra, nie widzi mnie, bo to jest dużo bloków. Frajerstwo. Dobra, jedziemy do naszego celu. Musiałem tutaj troszeczkę polawirować, ale zaraz sobie gdzieś tutaj wjedziemy do tunelu i będzie lepiej, tylko miałem helikopter. Tak więc tak, pościg piątego poziomu mnie będzie ścigał niezależnie od tego, jakim samochodem jadę, a w takim klasy B, no cóż, niewątpliwie trudniej by było rozwinąć prędkość wystarczającą do spieprzenia im, dlatego... Dobrze się skończyło, dobrze wyszło, ale jaki zarobek, 36 koła znowu w banku wyląduje. Ja już niedługo będę miał kolejną kwalifikację na A+, zobaczymy jak bardzo mi się uda tam pokonać przeciwności losu, ale jestem naprawdę ciekaw tego autka i jestem gotów nawet poświęcić trochę pieniędzy, bo muszę tam trochę wpłacić, żeby zobaczyć jak się będzie tutaj jechało. To mnie tak nie interesuje, czy ja mam jakieś auto na A? No mam przecież moje BMW, dlaczego mi nie pokazuje tych wyścigów, skoro chcę je widzieć? Nie wiem, ale rozruba jest ciekawą opcją. Przewidywana pozycja tutaj Obi. Pokonam cię. Jak się tym grzmotem jeździ? Nie wiem. Wydaje się być bardzo zbalansowanym samochodem. Ale to się jeszcze okaże. To jest jakiś totalny klasyk, więc może się tym jeździć dziwnie, ale mam nadzieję, że będzie się ostatecznie dobrze prowadził. Dobra, trochę nitro, trochę rozwałki. Czy ja tutaj dam radę wskoczyć? Dam radę. Dobra, niszczymy, mamy zrywy. Okej, czy to gówno w ogóle driftuje? No dobra, trochę tam driftuje, trochę daje radę. Dobra, mamy zryw, trochę nitro, podciągnijmy nasz mnożnik w tej chwili, porozwalajmy różne rzeczy, żeby ten mnożnik nam nigdy nie spadł. Pamiętajcie, tak długo jak będę trzymał ten mnożnik włączony, będzie git. Tak powiem wam, to auto niby driftuje, ale tak się strasznie do tego driftu długo zbiera, tak więc nie jestem pewien, czy ufam temu Astonowi, to chyba był Aston Martin, nie? Tak myślę, okej. Tutaj taki lekki drifcik, trochę zrywu, żeby podtrzymać nasze tempo, nasz mnożnik. Tutaj mogę zrobić coś takiego, idealnie, fajnie. Tutaj chyba jadę, właśnie jadę na prawo, ale to mogę rozwalić. To jest, powiem wam, moi drodzy, pierwsze auto, w którym chyba najwygodniej driftuje mi się za pomocą ręcznego. Nie spodziewałem się, że kiedyś takie auto zobaczę, ale to robi takie krótkie, ale intensywne ślizgi na bok. Dobra, tam jakąś beczkę widzę, ale beczka mnie tak nie interesuje jak rozwalanie tych grzmotów, ale nie będę rozwalał wszystkich. Jasne, każdy zniszczony daje mi więcej punktów, ale jak chcemy zostawić sobie jakieś jeszcze na później. Nie będę zużywał nitro, kiedy tak naprawdę nie muszę. Z tym mogę zrobić taki trik szmyk. Tutaj jeszcze o cyk. Podtrzymanie mnożnika, moi drodzy. To jest tutaj najważniejsza rzecz. Nie zapominać o podtrzymaniu mnożnika i myślę, że wszystko pójdzie cacy. I nie wpieprzyć się w te tutaj cholerne te. Dobra, tutaj jeszcze to możemy rozwalić, pojechać sobie dalej, tutaj może trochę bardziej zewnętrzną tym razem. Demolka, zajebiście, trochę zrywu. Jest dobrze jak na razie. To sobie teraz rozwalimy, o! Dziwnie się tym jeździ, muszę przyznać, jest troszeczkę nieskrojone pod moje potrzeby to auto, ale na razie dajemy radę. Powiem tak, nie jest to, powiedzmy, mój priorytetowy wybór, jeżeli chodzi o auta kategorii B, ale nie musi być.
nawet w tym ostatecznym Grand Tourze auto kategorii B nie jest nam potrzebne. Potrzebujemy AA+, S oraz E+, S+. Swoją drogą, czekam na wasze propozycje, jakie auto będzie najlepiej przerobić pod S+, oraz S tak naprawdę. Czy może wyciągnięcie tego całego Lancera będzie najlepszym pomysłem? Nie, co ja tam miałem? Nie Lancera. Lancera, tak, 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 to jest w tej chwili takie moje najlepiej performujące autko. Dlatego czekam na jakieś wasze propozycje, co możecie mi podrzucić, jakie auto fajnie by było kupić, albo może zdobyć w którymś momencie, żeby je potem podciągnąć. Wygrałem już tą demolkę, chciałbym tylko zaznaczyć. Nie wiem dlaczego, zatem dalej trwa. O Jezus, nie! Spadłem i straciłem mnożniki! Ale wiecie co, no miałem już poczucie wygranej, dlatego się nawet za bardzo nie zastanawiałem, czy jakby muszę się starać, czy nie muszę się starać. Sam siebie rozproszyłem, okej? Ale jeszcze trochę mogę tego wyniku podciągnąć, nie? Założyłem się z Obim wygrałem, on tam miał ile? 103 tysiące! Żenada, bieda i żenada. Lepiej bym tego człowieka nie opisał, że on sobie w ogóle wyobraża, że mógłby stanowić dla mnie jakieś zagrożenie, kiedy ja takie śliskie pierogi tutaj robię. Hej, hej! Okej, okej. No śmiesznie to autko driftuje, muszę przyznać, tak ciekawie. Dobra, mamy mnożnik razy 4, 130 tysięcy punktów narypane. Beczka? Prawie. Stylowo odjechałem na mecie. No i co? Daliśmy radę. Dobra, ASAP Rocky, wiem już kim jesteś, powiedzieli mi ludzie w komentarzach. Hell yeah, $5000. Nie potrzebowałem, szczerze mówiąc, tych $5000, ale i tak je dostałem. Czy ja chcę coś jeszcze konkretnego zrobić? Raczej nie, tu jakiś misiek do rozwalenia się znajdzie, ukryty pomiędzy tymi krzakami. No skoro jestem, to rozwalę, zawsze to $250. 1000 złotych? Chętnie przyjmę. O mój Boże, nie, tylko nie ten helikopter. Spierdzielam! Ho! O Jezus Maria, prawie mnie wykrył! Jesus! Nienawidzę helikopterów. Jedziemy do kryjówki. Do najbliższej kryjówki, którą tylko mamy, tylko nie wpadając oczywiście pod helikopter. 1700 metrów. Największe z wyzwań do tej pory. Tego helikoptera akurat będę w stanie minąć. Nie powinien mnie zauważyć w żaden sposób. Nawet jeżeli to wykrywanie się zacznie, to ja sobie tutaj śmignę, byknę. Bueno, 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 bueno. Zaraz chyba wylecę z jakby jego terenu, który on patroluje. Kiedy mogłem 100 razy szybciej przejechać ten kawałek trasy, ale nie chciałbym się zastanawiać, którędy. Po prostu trzymałem się GPS-u. To jest dobra noc. 40 tysięcy na plusie. Dużo pitosu zarobione. Wujek Rydel będzie szczęśliwy. Szczególnie, że te wszystkie tam, powiedzmy, w tle odpalające się jego pojedyncze historie sugerują, że on w ogóle jest jakimś legendarnym kierowcą, który pokonywał najlepszych, tak więc tym bardziej. Będę oczywiście walczył cały czas o jego aprobatę, no bo czymże jest życie, jak nie walką o aprobatę innych? Dobra, jak ja mam się tutaj dostać w najłatwiejszy sposób? Doprowadził mnie niby GPS, dzięki GPS-ie, w fantastyczny sposób mnie doprowadziłeś. Teraz ja muszę sobie tutaj od tyłu jakąś trasę wyznaczyć. Osobiście. O, dobra, mogę wejść od tyłu, fantastycznie, nie chciałbym się tych betonów okrążać. No i co? No i zajebiście, 108 koła w banku, kolejny dzień się zaczyna. Czy to już jest piątek? Czy może to dopiero czwartek? Nie jestem nawet pewien. Ten, to auto nie tylko dostałem tej samej nocy, ale tym autem wygrałem wyścig. Zaczynamy zarabiać poważną kasę. Im więcej burmistrz gada o wyścigach, tym bardziej ludzie chcą się ścigać. I tym bardziej znany się robi nasz warsztat. Cały tydzień wydzwaniają nowi klienci. A poza tym, słyszysz? Ja też nie. Nie ma test. Może w końcu uda mi się spokojnie popracować. Okej, okay, pogadane w takim razie. Co ja chciałem zrobić? Efekty jazdy, dodatki kosmetyczne, dźwięk wydechu? Nie, nadwozie. Zawieszenie. Wysokość? Nie. Moje drift auto musi być ekstremalnie niskie i ultra pochylone. Nie ma to najmniejszego sensu, ale będzie wyglądało chociaż troszeczkę bardziej kozacko. Ale ja mówiłem coś o modyfikowaniu mojego samochodu. Skoro teraz mam dużo gotówki, której no nie potrzebuję każdego jednego dolara, który jest na moim koncie bankowym, chciałbym dokonać jakiejś modyfikacji tego samochodu. Fury, styl, nadwozie nie do końca, lakier i winyle. Efekty jazdy, dobra. Usuń winyl, chciałbym wywalić to, co jest na moim aucie, ponieważ tak mi się podoba jakby domyślny wygląd tego samochodu, że chyba jakoś mi nie zależy na tym, żeby specjalnie go zmieniać. Jaki mamy teraz materiał? Co to w ogóle jest? Wykończenie lakieru aktualne. Ostatnie, wow. Moglibyście mi od razu powiedzieć, jakie to jest wykończenie? Stal damasceńska, carbon gradient, tyle opcji, opalizujący, carbon plaster miodu.
Kurde, może taki carbon gradient w takim razie. I teraz kolor, moi drodzy, kolor. Jaki bym chciał w nim wrzucić kolor? No wydaje mi się, że jakąś taką ciemną czerwień. Ja jestem wielkim fanem ciemnej czerwieni, ale niekoniecznie to tak dobrze wygląda. Niech będzie jaśniejszy, niech ma trochę pażur. Ażur, pażur. Czy to będzie fajnie wyglądało? O, polski kawałek w tle. Ta muzyka naprawdę mnie zabije w końcu, grając w tę grę. Ale tutaj, o, tu mogę w o wiele prostszy sposób to wszystko zmieniać. Może być taki brudny, a nie, on jest kuty, przepraszam. Kompozyt węglowy, a mamy tutaj jakiś mat. Dajcie mi jakiś niemetaliczny. Ale niemetaliczny to nie jest mat. Drobny brokat, szczotkowany metal. Wygląda całkiem ciekawie. Przeciwny spektrum opalizujący, zbliżony, jednolity. Zbliżony niech będzie. Taki złoto-czerwony w tej chwili. O, satynowy, matowy. Jak to teraz wygląda? Teraz się mogę tym bawić. Jednolity, zbliżony, przeciwny. Fajnie się mieni. Na taki turkus się zmienia. Turkus czy tam niebieski, nieważne. Ale podoba mi się, podoba jasność. Może troszeczkę ciemniejszy, żeby był. Nie, jaśniejszy pasował lepiej. Dobra, niechaj zostanie zatem jasny. Niech się świeci pięknie ten lancer. Mała precyzja? Nie, wszystko mam wybrane. Powracamy. Wprowadzić zmiany, wprowadzić nowy zapis. Bardzo fajnie wygląda. Może czas odejść od tych winyli z biblioteki. Ale winyly to nie wszystko. Ponieważ mamy zestawy nadwozia. Mamy wyposażone, posiadane. Kurde, to ja już jestem wyposażony w taki bardziej wykokszony ten zestaw nadwozia. Posiadam prawie wszystkie. Ten wygląda też tak ciekawie, agresywnie. Z tym spoilerem. A kij, to zamontuję w takim razie ten. Ale widzę, że niestety mi zmieniły jednocześnie winyl. Ale mam w bibliotece. Let's go, wyposażono w tego. Ale czy to jednocześnie zapisało mi... Czekajcie, nadwozie, zestawy nadwozia. O nie, zmieniło się wszystko, musimy ustawiać jeszcze raz. Dobra, to tego mi się nie chce robić akurat. Dźwięk wydechu tutaj. Łagodne, niestandardowe. Strzelanie, subtelne. Doładowanie, stłumione. Fajnie brzmi, to mi się podoba. Ja operuję tylko i wyłącznie ekstremami tych wszystkich sliderów. I dlaczego to auto nie wygląda teraz, jak powinno wyglądać teraz? Styl, przepraszam. Dlaczego tutaj mi pokazuje takie, a tam mi pokazuje takie? Halo! Winyl nie, nadwozie, zestawy nadwozia. Które ja mam w końcu mieć teraz nadwozie? To było to, które chciałem, ale nie wybrałem tego. Modyfikuj przednie koła. Co ja tutaj mogę zrobić? Nakładki na progi. Beznadziejne nakładki na progi. Tylne koła. Jezus Maria, tarcze hamulcowe, można tak dokładnie to wszystko modyfikować, przecież mnie pogrzmoci, jeżeli ja będę tak musiał nad tym pracować. Mamy dwa posiadane, a jakie mogę inne kupić? Takie wystające rury mi się nigdy nie podobały. Tylny zderzak, spoiler, jakie są tutaj spoilery? Czy ja mogę właśnie jakiś taki bardziej seksowny, mniejszy spoiler tutaj dać, na przykład taki? Jakoś tak chyba lepiej mi to będzie pasowało. Dobra, kij z tym. Nieważne, co mi pokazuje tutaj. Oj, teraz mi pokazuje, tak jak powinno pokazywać. Zaczynamy kolejny dzień. Czas na piąteczek, moi drodzy. Jakiś wyścig o wysokim ryzyku na A+. No to idealnie tutaj lancerek się sprawdzi. 28 tysięcy, czy ja dobrze widzę? Wpisowe nagroda, wpisowe 8 koła. Wyścig, król zakrętów. Oh shit, boy. O, to będzie idealny test moich umiejętności. Ale tak, widzę teraz po wyznaczonej trasie, że chyba mnie zawsze wrzuca do takiej kryjówki, która jest najbliżej zawodów, które sobie wybrałem. Hej! Hej! Świetnie ci poszło w tym tygodniu, Speedy! Jesteśmy nieźle przygotowani do kwalifikacji. Myślałaś, że będzie inaczej? No cóż, tak trzymaj, a grant będzie nasz. Nasz? Ale to ja jestem kluczem do twojego sukcesu. Dobra, grant będzie mój, pudernico, okej? Okay? Możesz tam być gdzieś w napisach końcowych, w kredicach, tak na samym końcu, żeby było wiadomo, że jakiś tam udział miałaś, ale generalnie nie za wysoki, okej? Okay? Możemy się tak dogadać, to się cieszę. Ta gra naprawdę tak dziwacznie czasami wygląda. Jakby jakieś takie dziwne wyostrzanie było tutaj nałożone, ale wiecie co? To jest jedna z tych gier, gdzie naprawdę nie przejmuję się zbytnio tym, jak ona wygląda. Wygląda całkiem okej, okay, to mi pasuje, to nie jest, nie wiem, nowa produkcja na PS5, gdzie wybieram sobie czasami tryby rozdzielczości albo ray tracingu, bo tak pięknie wygląda. Król zakrętów, moi drodzy, lecimy! Pierwsze miejsce, czy chce się zakładać? Dobra, za duży tutaj jest, za duża stawka, żeby zakładać się z pierwszym. Lecimy, z czaczą się założyć. No okej. Okay. Mamy chyba identyczny wynik, to ta cała Harlow, jeżeli chodzi o performance naszego samochodu. Więc zobaczymy, jak to się dla mnie skończy. Jasne, mogłem tutaj draftować, ale chyba lepiej mi się opłaci tutaj po prostu zasuwać i podraftować tych, którzy się tutaj znajdują. Zyskać szybko przewagę. No i niestety pamiętać, że to jest król zakrętów. Tutaj będzie cholernie dużo zakrętów i
Muszę się skupić na tym, żeby brać je w najlepszy sposób, w jaki tylko mogę, no i nie wpieprzać się w tych cywili, którzy tutaj są. Niestety to auto nadal się zaczyna tutaj ślizgać, ale nadal nie tak mocno, jak wszyscy, którzy driftują z własnej woli. Jeżeli ja nie będę driftował z własnej woli i będę po prostu trzymał się tej ulicy, zachowujemy 100 na godzinę, oni próbują zrobić jakiś ultra długi ślizg, tej przyczepności już nie zachowają, tak więc ja tutaj trzymam kciuki za moją taktykę. Oj, czacza, nie denerwuj mnie nawet. Policja się zaczyna dołączać. O Jezus Maria, to są te góry. Te góry, gdzie policja lubi nagle ze wzgórza wyskakiwać i nas atakować. Dobra. Takie wiecie, 90-tki czy długie zakręty niekoniecznie idą mi aż tak dobrze. No właśnie, cholerny czacza, spycha mnie na bok, co ty sobie wyobrażasz? Kto ci dał pozwolenie na takie gówno? Nikt. A na pewno nie ja. Dobra, czacza, proszę mnie nie atakować, bo to jest cholernie niesportowe, okej? Okay? Jo. O, no właśnie, no właśnie. Pieprzona policja mnie tutaj już chciała zaatakować. Czacza mi przeszkadza! W moim perfekcyjnym stylu jazdy przeszkadza mi czacza! Tak się mówi, że o, czacza, no, że tam tańczysz czacze, ruchasz klacze. Tyle mogę mu powiedzieć. O, jak tu wygląda droga? Jezus Maria, tutaj jest jakaś taka shooter ubita. Nie mam pojęcia, czym jest do końca shooter, ale okej, okej. 100 na godzinę na zakręcie, całkiem niezły wynik, mamy zryw. A od razu go sobie odpaliłem, nie licząc na to, że wystarczająco szybko naładuję kolejny. Dobra, jest zajebiście, mamy dużo nitro, mamy kolejny zakręt. Jo, okej, dobra, spokojnie Mitsubishi, damy radę, damy radę. Kolejny zrywik, zaczynamy zostawiać czacze gdzieś tam z tyłu. Tylko teraz nie przegraj, tylko teraz nie przegraj. Kto to do mnie mówi w ogóle? Jalla! 90% wyścigu za mną, okej. Dobra, tutaj troszeczkę mnie oderwało, ale tamten jeszcze więcej straci na tym zakręcie niż ja teraz straciłem, kiedy teraz ten ruch wykonałem. High money, high cash. Let's go! Trochę dziwacznie te kolorki tutaj wyglądają, ale nie będę aż tak bardzo w to wnikał. 20850, dziękuję bardzo, dziękuję bardzo. Czacza. I widzicie, typiara, która była teoretycznie na pierwsze, drugie miejsce typowana, przegrała z czaczą, który był na trzecie. Ale my chyba wszyscy w trójkę mieliśmy auto o takim samym ratingu, więc to się nie za bardzo liczy. Uwaga, ustawienia, muszę to aż zobaczyć. Bo ja sobie ostatnio tak dla fajansu włączyłem sobie to Super Resolution NVIDIA, ale to jest mi chyba kompletnie niepotrzebne, bo skalowanie rozdzielczości tam ustawiłem sobie ostatnio na 110, jakość grafiki ultra. Będzie to chyba lepiej wyglądało, bo jakieś takie dziwne wyostrzenie miałem tutaj odpalone. Jak leci, Speedy? Zauważyłam, że Rydell jest dziś w świetnym nastroju. Jest zajarany. Warsztat zaczyna być znany. Nie! Warsztat przynosi kasę. Halo, co tak mało FPS-u? Żeby ten uśmiech nie zniknął z jego twarzy. To jedź i zarabiaj! Mi się wydaje, czy ja w tej chwili jednym prostym ruchem ukradłem sobie trochę performance'u gry. Nawet bym się nie zdziwił, jestem do tego kompletnie zdolny, bo... A wiecie co, w sumie ja to mogę nawet sobie Alt-R zobaczyć, ile mam w tej chwili FPS-u. 69, ale z takimi spadkami potężnymi. Cholera jasna, czy ja mam za słaby komputer, żeby odpalać Need for Speed w Ultra? Cholera, na to wychodzi, no 60 klatek to musimy mieć. Dobra, wiecie, moi drodzy, mamy taką fantastyczną relację w tej serii, że nawet się nie musimy ograniczać. Ale to po prostu spróbuję zmniejszyć w takim razie skalowanie tej rozdzielczości, bo to może po prostu niepotrzebnie pompować mi gierkę jakimiś niezwykłymi tutaj efektami, ale nadal balansuję na granicy, cholera, dropów aż do 40. No to jeszcze raz, wiecie co... Po prostu się poddam i włączę sobie tego DLSS-a. O nie, nie takie skalowanie rozdzielczości. Upsamplera poproszę. Na jakość oczywiście. Ile będzie teraz FPS-ów? Pewnie zajebiście dużo, przynajmniej mam taką nadzieję. Nie, 80! No cóż, w końcu wybrałem preset jakości. Cały czas mnie kusi wpieprzyć się takim dzwonem prosto w przeciwnika, na którego jadę. Jezus Maria, co ja robię? Ja kompletnie jakby nie jadę taką trasą, jaką powinienem jechać. Oho! Okej, okay, dobra, żyjemy. Mam wrażenie, że zabrzmiałem teraz jak taki bardzo pewny siebie kurczak, ale dajemy radę. Dobra, nie oglądamy FPS-ów, to nie ma żadnego znaczenia. Ale cholera jasna, chyba jednak mój komputer nie do końca daje radę tej grze. Albo coś innego się w tle dzieje, co mi kradnie performance, bo aż trudno mi uwierzyć. Nie ma tu nawet ray tracingu. Chyba muszę kupić tą 490. Co my tutaj mamy? Kolejny pieprzony król zakrętów. Kolejna okazja, żeby sprawdzić moje umiejętności. No to bierzemy. Nie, czacza ma 265. Proszę, proszę, gościu jednak nieźle jeździ, ale to w takim razie złejmy mu dupę. Będziemy się z nim ciągle zakładać. Jedziemy dalej. Pieniądze są do zarobienia. Kojarzę dobrze jakby ten start, nie wiem dlaczego, ale akurat on mi zapadł w głowę. Zapadł w głowę? Generalnie ta okolica jest mi dobrze znana.
bo chyba ze dwa odcinki temu, gdzieś tutaj restartowałem wyścig 3 razy, bo mi właśnie ta górska policja cały czas wyskakiwała prosto z jakichś wzgórz i wpieprzała się we mnie, czy też w moich kolegów. Jo! O Boże, dobra, okej. Nie grzmotnąłem aż tak mocno. Dobrze się składa, ponieważ zakończyłoby się to moją rychłą śmiercią. Dobra, tutaj lekki zakręt w lewo. Trzymam się drogi. Mamy kolejny zryw. No i zaczyna się w takim razie zabawa z zakrętami, co? Tak. Jej z prędkością powyżej 100 przez 30 sekund. Proszę, jaką mi gra piękną okazję dała, żeby pokazać skill. Dobra, Harlow tutaj jakieś ślizgi robi, ale nikt nie ślizga pieroga tak jak ja, okej? Tutaj możemy zrobić tak, wyciągnąć sobie normalnie siebie na prowadzenie i jedziemy dalej. Kurde, widzicie? To jest to, o czym ja mówiłem. Kiedy jadę sobie na drifcie, to mogę sobie myśleć, jak mi się podoba i zdriftować wtedy, kiedy akurat mi pasuje w danym momencie. Niekoniecznie w tym przypadku, ale nadal bawię się dobrze. Jakby, żeby nie było, że ja się tutaj zmuszam do jeżdżenia na gripie, bo wyczytałem, że tak jest lepiej. O mój Boże, co za zakręt. Naprawdę dobrze się bawię, kontrolując mój samochód w takim stopniu, żeby mi te zakręty na jakby nieodrywaniu się od ulicy wychodziły. Po prostu też mi się to podoba. Więc żeby nie było, że ja tutaj jakoś się, nie wiem, zmuszam do tego czy coś. Dobra, jadę ulicą, bo po prostu lepiej mi to chyba wyjdzie niż ten shooter, czy jak to się tam nazywa, który się tam znajduje. Tutaj oczywiście jakiś pan Janusz jedzie do Lidla. Górskiego Lidla oczywiście. No, czy ja dobrze robię jadąc aż tak jak teraz pojechałem? No, chyba nie aż tak źle. Mamy trochę zrywu. O, górska policja atakuje. Cholerna górska policja, to mój największy wróg. Ale widzicie, jaką przewagę zyskuje Jesus? Harlow nie ma najmniejszych szans, kiedy ja pokonuję zakręty w ten sposób. Ohoho! Dobra, jest fantastycznie. Stacja za bardzo nie na mojej trasie, żebym w ogóle próbował na nią wjeżdżać. Dobra, mamy ładną przewagę. Mamy ładną przewagę. Nie driftujemy, nie odrywamy się. Szybkie ominięcia samochodów, żeby zrobić sobie 2 zrywy. Tutaj mocne hamowanie. Wychodzimy, wyjeżdżamy. Nitro, zryw i do przodu. Dobra, policja tam zapieprza jak dzika. 87% trasy, niedługo dojedziemy do końca tego wyścigu i będziemy w niebie. Będziemy w rajderskim niebie. Co wy na to, drodzy przeciwnicy? Szans nie macie. A gramy na normalu. Bo jestem takim akurat normalnym graczem. Tylko musiałem sobie odkryć rajdera. Rajdela? Rajdera? O, jednego z tych dwóch sobie wybierzcie. Let's go. Aczkolwiek tęsknię trochę za moją modliszką. Boże, Czacza był 7. A frajer. 750 wygrał, które przegrał ze mną w tym zakładzie. Gratuluję. Najgorsza decyzja całego twojego dnia, Czacza. Cholera, pościg. Jednak ciężko być takim sławnym jak ja. Ale mamy drugi poziom. To ja mógłbym się zatrzymać, bodnąć go, pozbawić rodziny alimentów i powiedzieć bye bye. Bye bye, Czacza. Dobra, mamy dużo nitro. Pościg w ogóle już się zakończył, w tej chwili. Pościgu już nie ma. Nikt mnie nie złapie. Jadę 200 na godzinę, 2 gwiazdki. $1000 dostałem za ten cholerny fotoradar. Dobra, faktycznie, może jednak robienie tych wszystkich wyzwań to nie taki zły sposób na zarabianie pieniędzy. Udana ucieczka, moi drodzy. Dobra, ale uwaga, te wszystkie zawody, czy ja mógłbym sobie zerknąć, gdzie tutaj mamy jakieś zawody, bo ja jestem gdzie? Tutaj. To jest co? Jakiś trening chyba? Przejazd terenowy. Nie, treningowy. Graj tyle razy, ile chcesz. Rozruba na S+, a na cholerę mi rozruba na S+. Jakie mam nawet auta na S+. Mamy tutaj A. Mógłbym BM-kę moją odpalić, żeby się troszeczkę nią pobawić. Ona trochę ślizga, trochę nie ślizga. Tutaj mamy zawody w drifcie. Proszę, proszę. Znowu modliszka mogłaby pokazać, co potrafi. Albo wyścig uliczny modliszką, która też jest niezła w swojej klasie. Ale niestety teraz zaczyna się ze mnie robić taki troszeczkę sucz na hajs, ponieważ muszę dużo tych pieniędzy zarabiać i robię to w sumie z dużą chęcią, ale nie zmienia to faktu, że wyścigi na A, wyścigi na B przestają być dla mnie w jakimkolwiek stopniu kuszące, ponieważ zarabia się na nich ile? $1500? Co to jest? Z nic. Przy moim obecnym stanie konta bankowego i zapotrzebowaniach pieniężnych to jest nic. Coś czuję, że trzeci tydzień będzie mnie kosztowało wejście na ten wyścig jakieś 100 tysięcy. A finalny to już nie, czwarty to już jest pewnie sam ten Grand, czy jak to się tam nazywało, coś tak czuję. Czyli ewidentnie, może nie wiem, 250 tysięcy? Nie zdziwił! O Boże, ale dzwon, Chryste, nie żyje. Ale dobra, na szczęście sklonowałem się wcześniej, będąc przygotowanym na tę sytuację i możemy się ścigać dalej. Nasz klon z identycznymi wspomnieniami będzie kontynuował naszą legendę. Za dużo Ricka i Mortego ostatnio się naoglądałem.
postanowiłem zrobić rewatch, żeby obejrzeć sobie najnowszy sezon. A ja sobie tak przyjeżdżam obok tej policji w sumie, żeby naładować sobie dwa zrywy i szybciej po prostu dotrzeć do miejsca, do którego chcę dotrzeć. Dobra, jedziemy całkiem nieźle, ale ta trasa mnie tutaj się nie podobuje. Więc na przełaj! Let's go! Jak w Interstellarze! O kurwa! O! Haha, jesteśmy na miejscu! Thank you for choosing my Uber driver services. Please give 5 star. Dobra, co my tutaj mieliśmy? Zawody na A, co? 35 gwiazdek na fotoradarach. Wyścig uliczny, spadek, czyli pewnie zjeżdżamy z góry. Mogę też wziąć modliszkę, jeśli bym tylko chciał, ale chcę się BM-ką pobawić. Ona tutaj wiele opcji daje. Zakładamy się z obim i lecimy. Gra nawet inteligentnie sama proponuje nam wybieranie takiego przeciwnika, który jest po prostu jeden nad nami. Ja, dobrze. Zawsze się muszę potężnie skupić, żeby ten idealny start wykonać, ponieważ jeżeli tego nie zrobię, to go spieprzę. A to już potężnie odbiera mi szansę na jakąkolwiek wygraną, co? Tak przynajmniej ze mną często bywa. Dobra. Czy my się odrywamy, czy my się nie odrywamy? Nie wiem. Nie mogę się nigdy zdecydować. Szczególnie, kiedy auto mam, tak wiecie, w zbalansowany sposób zrobione. Dobra, mamy nitro, mamy zryw. Muszę pamiętać, że kiedy używam w ogóle nitro, a naładuje mi się w międzyczasie zryw, to muszę jakby puścić to nitro i kliknąć przycisk jeszcze raz, bo zryw się odpala kliknięciem, a nitro się robi, kiedy ten przycisk przytrzymujemy. Tak więc... Dobrze, mamy zryw, wyrównanie naszej trakcji i lecimy do przodu. Mam wrażenie, że tutaj schemat może być prosty. Biorę na przyczepności te zakręty, żeby zyskać przewagę, a potem driftuje się, jak chce się trochę pobawić. Ło! Już miałem nadzieję, że się wpieprzył Warów w policję, ale niestety się to nie stało. Dobra, draftujemy za nim. Nie mamy jak nawet za nim draftować. Dobra, to nic, nic się nie stało, nic się nie dzieje. Damy jeszcze radę. Robi się coraz poważniej. Robi się coraz poważniej. A niby to czemu się robi poważniej? Co ty gadasz? Pa, Waru, jak cię biorę. Biorę cię od tyłu, bodnę cię w dupę, wyprzedzę cię lewą. On your left, motherfucker. Frajerzyna, co tam słychać w grobie? Jeszcze wziął chyba kogoś ze sobą. Dobra, czy ja dam radę tutaj hopnąć i to przeżyć? Mam nadzieję, bo uwielbiam ten skok. O mój Boże. Aż mi, proszę państwa, dygło. Coś mi dygło. Mamo, tato, dlaczego mi rosną włosy w dziwnych miejscach? Kocham ten wyścig. A raczej tę trasę. O, maksymalny zryw, mordo. Dobra, dajemy radę. Dam radę tyłem? Mniej więcej. I teraz nie wie, co ze sobą zrobić. Zatrzymać się, jechać do przodu, jechać do tyłu. Jest wyzwanie. Nie możecie powiedzieć, że nie ma wyzwania, ponieważ jest wyzwanie w tych wyścigach. Ale to wyzwanie jest tak po prostu idealnie skrojone, tak się świetnie bawię. W którymś momencie nastąpiła nagła zmiana i zacząłem się świetnie bawić w tym Need for Speedzie. Mniej więcej po tym, jak wróciłem ze świąt. Podejrzany zbieg okoliczności. Tutaj jakiś wyścig, 18 koła swoją drogą. Oj tam no, do wygrania bardziej ile? 4, 8, 12. Nadal duża kasa. Ale to jest na A i król zakrętów w mieście, więc chyba weźmiemy sobie modliszkę. Ale będzie to, moi drodzy, w kolejnym odcinku, ponieważ teraz już muszę zakończyć ten, gdyż ostatnie i tak się mega długie okazywały być, tak więc no. Ile kasy w ogóle za wyzwania jeszcze? Tak się czasami zastanawiam, skąd ja tyle hajsu zarabiam. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się, łapa w górę i pa pa.